który jest u nas w gości, powie o swojej pracy. Może będziemy się czegoś uczyć o wodociągach. Zgadza się. Na dzisiejszej lekcji w klasie 4 A w Szkole Podstawowej nr 57 w Bydgoszczy będziemy rozmawiać o efektach pracy miejskich wodociągów. A zaczniemy od pytania. Kto z Was pije wodę prosto z kranu? 12, tak? Dobra. Czyli 10 osób nie pije. Dlaczego nie pijesz tej wody prosto z kranu? Nie piję wody z kranu, bo według mnie to jest niehigieniczne. Nie wiem. Nie wiesz, nie zastanawiałaś się? Ale nikt w domu nie mówi, nie wolno pić, bo jest niedobra na przykład. A no to trzeba się przyznać, to mama tak mówi, tak? W którym domu tak jeszcze jest, że mama lub tata mówią, nie wolno pić wody z kranu, bo... I moja mama mówi, że jak będę piła wodę z kranu, to mogę dostać kamienie. A moja mama sądzi, że nie wolno pić wody z kranu, bo to jest niefiltrowana woda i można być po niej chorym. Uważam, że ta woda jest filtrowana, a, no kochana, bo ja piję wypuszczaną z kranu. O. I ja piję ją od kilku lat z kranu i nigdy nie mam kamieni. Wyobrażacie sobie, że to tak jest, że firma, duża firma, jaką są miejskie wodociągi i kanalizacja, byłaby taka nieroztropna albo dziwna, że wpuściłaby taką brudną wodę do tych rur, tak żeby ona doleciała Wam do domu i żebyśmy my z czystym sumieniem sobie tak, a niech ta woda brudna tam sobie płynie, wypiją. Czy myślicie, że tak można? Nie. No ja też tak myślę. Miejskie wodociągi w ciągu minionych prawie 14 lat wydały prawie 1,2 mld złotych na to, żeby wszystkie ujęcia wody i sieć zmodernizować, pobudować tak, żeby nikt w mieście nie miał wątpliwości, że woda, która dociera do mieszkań, jest smaczna, dobra, zdrowa i czysta. Świetnie, i czysta. W ilu miejscach w Bydgoszczy pobieramy tę wodę, żeby ona potem trafiła do Was, do domu? Sądzę, że chyba 14 albo 15 jest takich ujęć z wodą. Ja i myślę, że tych ujęć jest 5 na pewno. Są dwa miejsca, w których pobieramy wodę. Jedno jest na Czyszkówku. To jest ujęcie wody powierzchniowe, bo tam sobie pobieramy wodę z rzeki. A drugie jest w Lesie Gdańskim. Tam się pobiera wodę głębinowo, czyli głęboko z ziemi. Dzisiaj ta sama woda płynie we wszystkich rurach w Bydgoszczy i ona się nazywa woda... Woda Bydgoszcza! Mam dla Pana dobrą wiadomość, bo Brda będzie coraz to bardziej czysta. A skąd Ty o tym wiesz? Bo akurat raki się zajmują i raki są właśnie tam, gdzie jest czysta woda. Rzeczywiście, ta Brda od jakiegoś czasu jest zdecydowanie bardziej czysto. Miejskie wodociągi i kanalizacja w ramach tych wielkich pieniędzy, o których wspomniałem. Kto pamięta, ile wydaliśmy? Pamiętam, że Państwo wydali 1,2 mld złotych. I w ramach tych pieniędzy wykonaliśmy takie zadanie, które się nazywa bagrowaniem rzeki Brdy i kanału bydgoskiego. W ramach tego bagrowania wyrzuciliśmy z tej rzeki 100 tysięcy metrów sześciennych różnych świństw. Czyli zanieczyszczeń, mówiąc krótko, tak? I od tamtego czasu Brda zaczęła się samooczyszczać i dzisiaj możemy powiedzieć, że klasa tej rzeki jest pierwsza. My mówimy, że to jest właściwie ekstra klasa, tak jak w piłce nożnej. Najlepsza z wód, jaka może płynąć w rzece teraz. Jak się nazywa sieć, którą dopływa ta woda z jednego i drugiego ujęcia do domu? Myślę, że woda do domu, z firmy do domu płynie przez... Sieć? Jaką? Sieć... No pomogę. Wodociągu. Wodociągów. A ta druga sieć, którą po wykorzystaniu wody spuszczamy... Wykorzystana woda przelatuje do kanalizacji. Jak myślicie, ile kilometrów w Bydgoszczy ma ta sieć wodociągowa? Ta sieć wodociągowa ma 1000 kilometrów. Jest to tak, 1200 kilometrów. A jak myślicie, ile kilometrów ma sieć kanalizacyjna dla odmiany? Tych kilometrów w kanalizacjach jest z 1000. Ta sieć kanalizacyjna jest mniej więcej tak samo długa jak sieć wodociągowa, tak?
czyli trochę ponad 1000 km. I teraz pytanie, tymi rurami ta zlana woda dokąd spływa? Ta cała brudna woda płynie do oczyszczalni ścieków. Ta oczyszczalnia ścieków znajduje się w Fortonie. Znakomicie. Pora na podsumowanie. Czego uczniowie dowiedzieli się na dzisiejszej lekcji? Po tej lekcji dowiedziałem się, ile kilometrów ma sieć wodociągowa. Dowiedziałem się proces, jak się pobiera wodę i jak ona schodzi. Po tej lekcji dowiedziałam się, że można pić wodę z kranu.